Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Jestem sprawozdawcą opinii na temat przyszłości finansów Unii Europejskiej po roku 2020. Opinia Komitetu Regionów na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej będzie wymagała odpowiedzi na pytanie, jak wyobrażamy sobie wyzwania stojące przed Unią Europejską w najbliższych latach, jakie priorytety wskażemy, które są naszym zdaniem najistotniejsze w tej wizji budżetu i wizji przyszłości Unii Europejskiej. Sądzę, że trudność sformułowania opinii będzie polegać na ścierających się wielu poglądach, wielu stanowiskach co do kształtu Unii Europejskiej i też wynikającego z tego kształtu budżetu. Od wielu lat dyskutujemy w Komitecie Regionów o tym, jak zapewnić naszym mieszkańcom optymalny udział w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Głównie dyskusja na temat polityki spójności, która odbywa się w Komitecie Regionów, prowadzi do tego, aby uzyskać jak najlepszy kształt tejże polityki. Myślę, że przede wszystkim miejsce polityki spójności w przyszłym budżecie europejskim będzie z troską podejmowane przez wszystkie samorządy, zwłaszcza samorządy regionalne i lokalne, bo od kształtu i wielkości środków na politykę spójności będzie zależeć możliwość spełnienia wszystkich oczekiwań naszych mieszkańców. Wielkopolska, mój region, to region bardzo dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach. Ten dynamiczny rozwój między innymi w dużej mierze odbył się dzięki funduszom Unii Europejskiej. Chcielibyśmy z tych funduszy korzystać również w nadchodzących latach. Mamy dobre doświadczenia we wdrażaniu funduszy unijnych, ale też mamy uwagi co do trudności wynikających z przeregulowania aktów prawnych, z pewnych trudności wynikających z narzuconych zbyt daleko idących wymagań. I sądzę, że jest czas, aby połączyć te dwie kwestie, uprościć, uelastycznić budżet przeznaczony na politykę spójności, ale jednak zachować środki finansowe, abyśmy mogli nadal korzystać i dokonywać rozwoju naszych regionów.